No, Pośko, no daj buzi, daj buziaczka. No, bo daj buziaczka. Daj buziaczka. Buziaczka. Miałem przed nią pieska diabełka. Musiałem go wziąć, bo żebym rozładował nerwy, bo miałem stres z rodziną. No i właśnie dlatego trafiłem do tutaj do klubu, bo chciałem po prostu sobie życie odebrać. Też był poturbowany strasznie, bo miał szczękę złamaną, krtań zmiażdżoną, ludzie go tak dorobili. Ale był śliczny pieszek, czarny. No i musiałem go, raz go reanimowałem, no i musiałem, zasnął mi na rękach. Także teraz mam, długo cierpiałem na tym i to się wziąłem. Pan się nie martwi, mówi, załatwię panu pieska. No i załatwiła mi pani ta fryzjerka pieska. Chodzimy teraz z nią na wystawy. Fryzjerka do niej przychodzi, trimuje ją, teraz kąpie, pazurki przycina, piłuje, lakieruje. Naprawdę nie wiedziałem, że taka wdzięczna może być i jak się zdenerwuje czy coś, jest przy mnie i jestem z niej zadowolony. Tak, to jest piesek pierwszej klasy. Będąc na wystawie, właśnie też z Tosią, taki pan się trafił jeden. Mówi, o jaka ładna suńka i chciał kupić ją ode mnie. Mm-hmm. I do mnie się przyczepił i mówi, panie, sprzedaj mi pan ją. Ja mówię, pani, ona nie jest do sprzedania. Raz, że ona jest wysterylizowana, a drugi raz nie do sprzedania. Panie, ja daję za nią 900 zł panu, chcesz pan? Ja mówię, panie, żebyś mi pan czapkę pieniędzy dawał, jak świętej pamięci Kargul powiedział. To jej nie sprzedam za żadne pieniądze. No, popatrz. Tosia jest na pierwszym miejscu, na razie.